Radio Ortodoksja. Witam Państwa po tygodniowej przerwie. Przy mikrofonie Jan Kochanowicz, a to znaczy, że rozpoczynamy cotygodniową audycję Pytanie do specjalisty. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj pani profesor Anna Muniuszko-Malinowska. Witamy. Dzień dobry. Za konsoletą ojciec Mateusz i Kuba Kochanowicz, którzy dbają o to, żeby nasza audycja przebiegła sprawnie, a też żebyśmy mieli fajny podkład muzyczny. Pani profesor pracuje na co dzień w Klinice Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Jest też prodziekanem na Wydziale Lekarskim naszego Uniwersytetu Medycznego. Da się pogodzić te dwie prace? Jak się chce, to się uda. Natomiast dzisiaj nie zaprosiliśmy pani profesor, aby rozmawiać o studentach, o kształceniu. Dzisiejszym naszym tematem jest to, co zajęło czołówki wszystkich mediów ostatnich kilkunastu miesięcy. Nie ma wiadomości, aby nie było tam informacji o COVID-19. Pani profesor, COVID-19, dlaczego tak nazwano chorobę? Nie można było jakoś inaczej jej tam nazwać? Skąd wzięła się nazwa? COVID-19 to choroba koronawirusowa, a nazwa pochodzi od nazwy czynnika etiologicznego, czyli COVID jako coronavirus disease. 19 to rok, w którym ten patogen został zidentyfikowany. W Polsce pierwsze przypadki to była wiosna ubiegłego roku. W 19 roku wszystko rozpoczęło się bardzo daleko w Chinach. Czy od samego początku było wiadomo, że to tak zmodyfikuje życie na świecie? Nie było wiadomo, ale już od samego początku pojawiały się doniesienia na temat istniejącego nowego zagrożenia, na temat tego patogenu. Warto przypomnieć o tym, że z koronawirusami żyliśmy od dawna, bo istnieje, dotychczas zostało zidentyfikowanych 7 gatunków koronawirusów. 4 z nich powodowały łagodne infekcje przeziębieniowe. 2 wywołały w przeszłości poważniejsze epidemie i tutaj mam na myśli wirusa SARS-CoV-1, który w 2002 roku wywołał epidemię w Chinach i wirusa MERS, więc wiedzieliśmy, że ten nowy koronawirus również może być niebezpieczny, tylko nie wiedzieliśmy jak bardzo, jak duża będzie zakaźność, jak szybkie będzie rozprzestrzenianie się tego wirusa i jakie będą straty, jaka będzie śmiertelność. MERS, SARS-CoV-1, to były wirusy, które gdzieś tam słyszeliśmy, doniesienia medialne, to poza chyba Indochiny nie wydostało się na szerszą skalę. Jakieś doświadczenia wtedy zostały zebrane. Czy Chiny, czy kraje Indochin, Wietnam, Tajlandia, Kambodża, Laos, czy one odrobiły lekcje z poprzednich zdarzeń? Myślę, że bardzo dużo się nauczyliśmy dzięki wiedzy z tamtych epidemii, bo chociażby potrafiliśmy zidentyfikować ten nowy patogen bardzo szybko. Badania genetyczne pokazały, że ten nowy wirus SARS-CoV-2 był prawie w 80% homologiczny do wirusa SARS-CoV-1 i w 50% do wirusa MERS, więc to poznanie tej budowy i poznanie działania wirusa pozwoliło na tak szybkie, trudno mówić o opanowaniu pandemii, tak, bo pandemia cały czas trwa, ale na tak szybkie zdobycie wiedzy na temat i przebiegu klinicznego, i możliwości diagnostycznych, które są niesamowicie ważne, bo wiadomo, że podstawą leczenia jest również diagnostyka i tutaj możliwych terapii, więc dzięki tej wiedzy, którą mieliśmy, dzięki temu, jak szybko dokonuje się postęp i w nauce, i w medycynie, we współczesnym świecie, mogliśmy się tak dużo nauczyć w ciągu tego roku, w ciągu półtorej roku. SARS-CoV-1, MERS, no to bardzo niebezpieczne wirusy, podobne do SARS-CoV-2, a te pozostałe koronawirusy, czy one są w Europie, czy to tylko jakby domena takich krajów jak
no, wspomniane tutaj Chiny, czy spotykamy je na co dzień, czy to są wirusy, z którymi żeśmy nasze organizmy miały do czynienia? To są wirusy, z którymi nasze organizmy miały do czynienia, z tym, że one wywołują łagodne infekcje, infekcje skąpoobjawowe, praktycznie bezobjawowe, więc nie miały takiego znaczenia, jak ten nowy wirus, który zadomowił się praktycznie na całym świecie. Czyli ten koronawirus jakby towarzyszył nam już dużo wcześniej w naszej populacji, w europejskim klimacie. To nie jest jakby taki, no, całkowicie nowum, takie wynikające z targu, gdzie sprzedają różne specjały, które do końca nam, Europejczykom, nawet nie wiem, czy w ogóle można sobie wyobrazić, żebyśmy mogli z czegoś takiego potrawy przygotować. Czyli to w Europie te koronawirusy mam. Koronawirusy były znane, są znane, z tym, że one wszystkie mutują i to powoduje, że stają się niebezpieczne, że powstają nowe. O wirusach, koronawirusy to jest jakby tam specyficzne, natomiast z wirusami mamy do czynienia na co dzień i zawsze sezony grypowe też nam zakłócają funkcjonowanie. Koronawirusa, grypa, czy to jakieś, te wirusy jakoś mocno się między sobą różnią? To jest bardzo dobre pytanie. Podczas tamtego roku baliśmy się, że będzie dochodziło do częstych koinfekcji, czyli współwystępowania zakażenia wirusem grypy i wirusem koronawirusem. Aczkolwiek życie pokazało, że zdecydowanie więcej było zakażeń koronawirusowych w tamtym roku. Czy one są podobne? One są podobne w przebiegu klinicznym, natomiast koronawirus zdecydowanie częściej powoduje te formy z zajęciem płuc, czyli z ciężkim zapaleniem płuc, wymagającym hospitalizacji, wymagającym często też leczenia w oddziale intensywnej terapii. Jeden z poprzednich gości, też z kliniki chorób zakaźnych i neuroinfekcji, pan docent Kondrusik, powiedział, że grypy w ubiegłym sezonie nie mieliśmy, ponieważ maseczki były tak popularne, że to wyeliminowało grypę, ponieważ nie było przekazywanej, nie było tej transmisji. Czy to tak rzeczywiście się zadziało? Czy to może dlatego, że zaczęliśmy diagnozować koronawirusa i to, co wcześniej było rozpoznawane klinicznie jako grypa, teraz wszystko trafiło do tego worka z koronawirusem? Maseczki odgrywają ważną rolę w transmisji wszystkich patogenów, które są przenoszone drogą kropelkową, więc jak najbardziej noszenie maseczek i ten reżim sanitarny niewątpliwie miał wpływ na zmianę epidemiologii, jeżeli chodzi o grypę. Natomiast jeżeli chodzi o diagnostykę, to ja bym chciała podkreślić, że chociażby w naszej klinice, jeżeli pacjent trafiał w sezonie grypowym na izbę przyjęć, to każdy z tych pacjentów miał również wykonywane testy na grypę, więc to nie było tak, że całkowicie zapomnieliśmy o diagnostyce. My cały czas pamiętamy, że inne choroby również istnieją, ale zdecydowanie więcej było infekcji koronawirusowych, tych hospitalizowanych. Tak, nie wiem, no, czy tak da się, bo ten wirus, no, tak jakby, no, każdy by chciał go zobaczyć, każdy chciałby go w jakiś sobie w sposób wyobrazić, czy możemy go jakoś tak opisać, co to takiego jest, co to tak, no bo komórka, no to bakteria, no wiadomo, ma tam swoją otoczkę, ma sobie jądro, dzieli się, ma tam różne struktury, a wirus to jakby, jak to sobie wyobrazić? Jeżeli chodzi o budowę wirusa, to należy pamiętać o tym, że najważniejszą składową tego wirusa jest materiał genetyczny plus białka. I tutaj takim głównym białkiem jest białko S, czyli białko spike, czyli to białko, za pośrednictwem którego wirus łączy się z nabłonkiem w naszych drogach oddechowych, łączy się również z komórkami jelit i co najważniejsze, łączy się również z komórkami śródbłonka, więc tutaj w przypadku infekcji koronawirusowym należy zawsze pamiętać o tym, że ten wirus powoduje powikłania zakrzepowo-zatorowe. I ta budowa wirusa umożliwia mu wnikanie do komórek i rozpoczęcie zakażania nas i rozwój choroby koronawirusowej, czyli COVID-19. W przypadku chorób wirusowych to jest tak, że tak, no, jakiś tam jeden wirusek sobie leci, dopada nas i to już jakby jesteśmy chorzy, czy to jakieś wiele czynników trzeba, żeby zachorować?
To tak jak w przypadku każdej choroby. U jednego jeden wirusek, przysłowiowy jeden wirusek spowoduje ciężką chorobę, a inny człowiek będzie odporny i zwalczy tego, ten patogen. W przypadku koronawirusa na szczęście 80-90% zakażeń wirusem kończy się w tym stadium pierwszym, czyli w stadium, kiedy pacjent nie ma objawów lub ma skąpe objawy, może zostać w domu, być leczony takimi ogólnodostępnymi lekami. Więc to nie jest tak, że każdy zachoruje od razu na ciężkie zapalenie płuc, że każdy będzie wymagał hospitalizacji, że każdy będzie wymagał intensywnej terapii. Aczkolwiek biorąc pod uwagę ogromną liczbę zakażeń, bo proszę zobaczyć, że w Polsce ponad 2 miliony 800 potwierdzonych przypadków, no nawet jeżeli to jest 10-20%, jeszcze dodamy wiele szarą strefę, która się nie diagnozowała, prawda, to są ogromne liczby, więc to robi wrażenie i to nas przeraża cały czas. Panie profesor, jakie objawy powinny nas zatrzymać w domu? Jesteśmy po trzeciej fali, mamy taki, no, chwilę oddechu, są wakacje, cieszymy się, piękna pogoda. Zaczęliśmy już narzekać na to, że jest za gorąco, że zimą jest za zimno, teraz jest nam za gorąco. Wydaje się rzeczą nieuniknioną, że za parę tygodni staniemy w obliczu kolejnej fali. I zależnie tam, jak będziemy liczyć, no, najczęstsze jest określenie, że będzie to czwarta fala zachorowań. Jakie objawy powinny nas zaniepokoić i aby ograniczyć transmisję, w jakich sytuacjach powinniśmy pozostać w domu, poddać się tak zwanej samoizolacji? Mhm. Pandemia COVID nauczyła nas, mam nadzieję, że nauczyła nas takiej samodyscypliny i tego, żeby jednak zostawać w domu, jeżeli ma się objawy tak zwane grypopodobne. Bo większość z nas, nie oszukujmy się, ale często chodziła do pracy, jeżeli miała gorączkę, jeżeli gdzieś tam łamało w kościach, to staraliśmy się to zbić lekami przeciwbólowymi, przeciwgorączkowymi i szliśmy do pracy. Natomiast pandemia uświadomiła nam, że takie zachowanie jest bardzo nieodpowiedzialne, dlatego że idąc do pracy, będąc chorym, możemy zakazić współpracowników, osoby, które spotykamy w czasie drogi, no po prostu wszelkie inne osoby, z którymi mamy kontakt. Jakie objawy powinny nas zatrzymać w domu i kiedy powinniśmy pomyśleć o tym, że jest to zakażenie koronawirusem? Przede wszystkim gorączka, kaszel, duszność, zaburzenia węchu i smaku i teraz ostatnio coraz częściej pojawiające się zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, czyli nudności, wymioty, biegunki i to jest też spowodowane nowymi wariantami wirusa, który się pojawia i który może się również pojawić w Polsce na większą skalę. Ale te cztery objawy takie decydujące to jest cały czas gorączka, kaszel, duszność, zaburzenia węchu i smaku. Często pacjenci zgłaszają osłabienie, ogólne zmęczenie, czyli czują się bardzo, bardzo słabo. Czy w takiej sytuacji kontaktujemy się z lekarzem rodzinnym, który zadysponuje nam diagnostykę, która na czym polega? Ja, jeżeli mogę taką swoją radę, to jestem wielkim zwolennikiem diagnostyki, bo jeżeli wiemy, z czym mamy do czynienia, to wtedy wiemy, jak mamy leczyć takiego pacjenta. I nawet jeżeli to jest jakaś najgorsza choroba świata, to jak wiemy, jaka to jest choroba, to staramy się wtedy skutecznie pomóc. Nie wszyscy z nas się diagnozowali w czasie pandemii, to wiemy z różnych przyczyn, tak? Dopiero potem przychodzili do lekarza czy do laboratorium celem wykonania badań serologicznych z ciekawością, a może to był COVID, bo miałem takie objawy. Więc jest taka gorąca prośba, że jeżeli te objawy się pojawią u Państwa, to żeby od razu zgłosić się na diagnostykę. Złotym standardem diagnostycznym nadal są testy molekularne, czyli oparte na wykrywaniu tego materiału genetycznego wirusa. W Polsce obowiązują testy, które wykrywają przynajmniej dwa geny wirusa. I one są tak naprawdę bardzo łatwo dostępne. Jeżeli tylko pacjent zgłasza dolegliwości, to bez problemu te testy może wykonać. Drugą metodą diagnostyczną są testy antygenowe, które jeszcze rok temu nie były dopuszczone, dlatego że miały bardzo niską czułość i swoistość, czyli było duże ryzyko
niewykrycia zakażenia u danego pacjenta, więc te testy nie były dopuszczone do użytku. Natomiast obecnie testy antygenowe już charakteryzują się zdecydowanie wyższą czułością, wyższą swoistością. Są to testy, których wykonanie zajmuje 15 do 30 minut. I po tym czasie już mamy odpowiedź. Jeżeli test antygenowy wychodzi dodatni, to nie musimy go potwierdzać tym testem PCR, który jest troszkę dłuższy. Natomiast jeżeli wychodzi ujemny, no to nadal złotym standardem jest test PCR, więc wracamy do tego pierwszego badania diagnostycznego. I ten test PCR, czy wykrywa konkretne geny, które są w wirusie mhm. I czy to wykrywamy koronawirusa, czy tego konkretnego SARS-CoV-2? Te testy są skonstruowane na SARS-CoV-2. Czyli konkretnie ten czynnik etiologiczny, który nas interesuje w czasie obecnej pandemii. Pani profesor, jesteśmy po teście dodatni. Mamy objawy, no, tam, samopoczucie takie no, nie najlepsze, bóle mięśniowe. Trochę gorączki. Co powinno nas zaniepokoić, kiedy kierujemy się do szpitala? Czy jakie objawy powinny nas skłonić do sięgnięcia po bardziej taką specjalistyczną pomoc? Może warto powiedzieć o tym, że wyróżniamy 4 stadia kliniczne przebiegu choroby i to pierwsze stadium, czyli stadium bezobjawowe lub skąpoobjawowe, dotyczy pacjentów, którzy czują się źle, aczkolwiek ich saturacja jest powyżej 94%, więc tutaj takim bardzo ważnym narzędziem, w które się zaopatrzyliśmy w czasie pandemii, oprócz termometrów w domu, jest pulsoksymetr, bo nie wiem, czy pan redaktor wie, ale był taki czas, kiedy nawet na Allegro nie można było kupić pulsoksymetru, bo wszystkie były sprzedane. Więc jest to takie urządzenie, które pozwala nam w domu monitorować ten nasz stan i jeżeli saturacja spada poniżej 94%, to jest to znak, że coś się z nami dzieje. Natomiast jeżeli jest saturacja dobra, mamy tylko delikatny kaszel, gorączkę, bóle mięśni, bóle stawów, to możemy się leczyć lekami przeciwgorączkowymi, przeciwbólowymi, czy paracetamol, ibuprofen. U osób leżących też bardzo ważna jest profilaktyka przeciwzakrzepowa, czyli tutaj stosowanie tych heparyn. Jeżeli się pojawi duszność, to można stosować glikokortykosteroidy, ale wziewne, tylko w niewielkich dawkach i wziewne, niesystemowe. Jeżeli chodzi o antybiotyki, bo też często pacjenci pytają, czy można stosować antybiotyki, to my cały czas podkreślamy, że antybiotyki nie działają na wirusy, tylko są to leki przeciwbakteryjne. Więc jeżeli nie ma nadkażenia bakteryjnego, to nie stosujemy antybiotyków. Było mnóstwo prac, mnóstwo pomysłów, chociażby na zastosowanie azytromycyny w COVID-zie i niestety okazało się, że jest ona skuteczna w nadkażeniach bakteryjnych, natomiast nie jest skuteczna w COVID-zie jako chorobie samej w sobie. Czy to jest te pierwsze stadium. Tak. No, jesteśmy w domu. Czy leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe są ogólnodostępne? Czy możemy pójść do apteki, do sklepu spożywczego, pojechać na stację benzynową? Pan chyba mnie podpuszcza. Oczywiście, że nie możemy, bo jeżeli jesteśmy dodatni w teście, tak, jeżeli mamy objawy, no to wtedy mamy tą zakaźność największą. Proszę pamiętać, że największa zakaźność występuje między drugim dniem przed pojawieniem się objawów, a trwa do 5 dni, po 5 dniach stopniowo spada do 10 dni. Tak naprawdę, jeżeli pacjent ma symptomy choroby, to my jeszcze doliczamy 3 dni od ustąpienia objawów i ta zasada dotyczy pacjentów immunokompetentnych, czyli ze zdrowym układem odpornościowym. Natomiast jeżeli są jakieś zaburzenia w układzie odpornościowym, to ten czas wynosi 20 dni, więc jest to okres, kiedy pacjent zakaża. Nie wolno wtedy iść do apteki, nie wolno wychodzić z domu, trzeba się izolować i przetrwać po prostu ten czas. Taką dobrą metodą to jest poproszenie kogoś bliskiego o dostarczenie leków, chociażby położenie na wycieraczkę tak, żeby nie wychodzić z domu, żeby nie stwarzać zagrożenia innym osobom, żeby po prostu ta epidemia się nie rozprzestrzeniała, tylko żeby ją skasić. Pierwsze stadium, panie profesor,
omówiła, co jak nasze zdrowienie no, nie idzie zgodnie z no, naszymi oczekiwaniami. Zaczynamy mieć objawy bardziej niepokojące. Drugie, trzecie stadium. Co wtedy zaczyna się z naszym organizmem dziać? Jeżeli choroba się rozwija u pacjenta, to na pewno nie zostanie to niezauważone, dlatego że pacjent coraz gorzej się czuje, cały czas gorączkuje, do kaszlu zaczyna się dołączać duszność, czuje się bardzo, bardzo osłabiony. I tutaj znowu z pomocą przychodzi nam ten pulsoksymetr, który wskazuje na saturację. Jeżeli ta saturacja spada, to jest to znak, że powinniśmy jak najszybciej udać się do szpitala. Ważną taką wskazówką jeszcze jest to, że jeżeli pacjent się zgłosi do szpitala w ciągu pierwszego tygodnia od objawów, to mamy narzędzie do walki, a mianowicie mamy taki lek przeciwwirusowy, który jest skuteczny w tym pierwszym tygodniu. Jaki był problem podczas trzeciej fali, że pacjenci często myśleli, że się wyleczą w domu albo stosowali leki, które nie mają udowodnionego działania naukowego. Pewnie wszyscy wiedzą, o jakich lekach mówię. I to wpływało na ten czas. Jak przyjeżdżali do nas w 10, 12, 14 dniu, to tak naprawdę te możliwości terapeutyczne są wtedy ograniczone. Więc jeżeli cokolwiek Państwa niepokoi, lepiej jest się zgłosić na izbę przyjęć, zgłosić się na SOR, żeby rozwiać te wątpliwości i jak najszybciej wdrożyć leczenie przeciwwirusowe. Kolejne stadia to już takie mocno niepokojące i możemy chyba z czystą odpowiedzialnością powiedzieć, że są to stadia zagrażające naszemu życiu. Kolejne stadium to jest stadium tak zwanej burzy cytokinowej, bo to pierwsze stadium to jest stadium wynikające z fazy wirusowej, czyli wtedy, kiedy wirus jest w naszym organizmie, on się replikuje, namnaża się i to jest właśnie ta pierwsza faza. Natomiast potem nasz organizm oczywiście się broni i dochodzi do wyrzutu cytokin, jest burza cytokinowa, czyli taki stan zapalny się utworzy i to jest właśnie to kolejne stadium, gdzie już ten wspomniany przeze mnie lek przeciwwirusowy Remdesivir nie działa, natomiast mamy wtedy inne leki, chociażby blokery receptorów dla interleukiny 6, czy też wówczas są stosowane steroidy już systemowo, bo w tej pierwszej fazie to były niesystemowe. I to jest takie leczenie bardziej objawowe niż przeciwwirusowe. Więc najlepiej jest nie doprowadzić do tego stadium. I jeżeli to się nie uda, choroba postępuje, zajmuje coraz większe obszary płuc, to wtedy często pacjenci wymagają hospitalizacji w oddziale intensywnej terapii. Bardzo ważnym jeszcze elementem terapii jest tlenoterapia, bo tlen to jest cudowny lek dla pacjentów z koronawirusem. I w zależności od stadium stosujemy albo taką zwykłą tlenoterapię na maskę, albo też tlenoterapię wysokoprzepływowe, no i już potem w tym końcowym stadium respirator. Podobno oddychanie i leżenie na brzuchu zdecydowanie poprawia nasze, powiedzmy, utlenowanie, że nasz organizm lepiej reaguje. Czy wiadomo, dlaczego to jest takie? Ja jak pierwsze doniesienia na ten temat przeczytałem, troszeczkę mnie to zdziwiło, bo tak wrażenie takie, no leżę na brzuchu, brzuch jest wciśnięty, oddychać jest ciężej, a w przypadku pacjentów z niewydolnością oddechową okazuje się to czasami zbawienne. Tak, też mamy takie doświadczenia, że tak zwana prone position, czyli ta pozycja na brzuchu, ona po prostu ułatwia oddychanie, ułatwia rozprężanie się płuc i dzięki temu pacjenci też łatwiej się wentylują po prostu. Więc w pewnych etapach u pewnych pacjentów jest to bardzo, bardzo zalecane i też to stosujemy. Jakie jest rokowanie w przypadku zakażenia koronawirusem? Wspomnieliśmy, że 80, nawet ponad 80% są to przebiegi bardzo łagodne, praktycznie bardzo skąpo objawowe, czasami bezobjawowe. Jak u innych pacjentów, pozostałych pacjentów to przebiega? Myślę, że warto tutaj wspomnieć o śmiertelności, że koronawirus cechuje się śmiertelnością rzędu 2-3%. W Polsce to jest około 2,5%, bo zmarło 75 tysięcy osób, a zakażonych tych zidentyfikowanych było 2 miliony 800.
więc to jest śmiertelność tego rzędu. Natomiast to, co pozostaje po COVID-zie, to jest kolejny problem, bo my na początku pandemii, jak nie wiedzieliśmy, z czym mamy do czynienia, z jakim wrogiem walczymy, to staraliśmy się jak najwięcej nauczyć, żeby opanować te ostre stany, czyli cała nauka była sfokusowana na tym, żeby wynaleźć narzędzia diagnostyczne, żeby wynaleźć leki skuteczne na koronawirusa. Natomiast teraz przychodzi nam się boksować z tak zwanym long covidem, czyli z dolegliwościami zgłaszanymi przez pacjentów, które utrzymują się wiele tygodni, a nawet miesięcy po covidzie. I to jest kolejny problem, z którym Służba Zdrowia Światowa będzie się musiała zmierzyć i też problem, z którym pacjenci masowo przychodzą do poradni, zgłaszają różne objawy, bardzo różne, począwszy od przewlekłego utrzymywania się z zaburzeń węchu i smaku. Miałam pacjentkę, która przez 6 miesięcy ciągle nie odzyskała węchu. I wydaje się, że drobny objaw, a tak naprawdę niedrobny objaw, bo o mało nie spaliła swojego domu, dlatego że nie czuła nic. Są pacjenci, u których się utrzymuje duszność przewlekle i tutaj bardzo pomocna jest współpraca ze specjalistami chorób płuc, do których często kierujemy takich pacjentów. Są też pacjenci, którzy mają długotrwałe wypadanie włosów. No niby błahy problem, ale tak naprawdę, jeżeli to jest duża skala, no to jest to problem. Są pacjenci, którzy mają powikłania kardiologiczne, na przykład tak zwane skoki ciśnienia czy zaburzenia rytmu serca. Czyli szeroka gama różnych objawów pod nazwą long COVID, z którymi musimy sobie poradzić. Rehabilitacja oddechowa, te wszystkie sanatoria, które się otwierają na pacjentów po-covidowych, to wszystko wynika po prostu z zapotrzebowania, dlatego że jest bardzo dużo pacjentów, którzy przeżywają powikłania po chorobie. Pani profesor wspomniała wcześniej o takiej dynamice też objawów, z objawów takich typowo oddechowych na żołądkowo-jelitowe. Jest to związane z nowymi mutacjami. Wirus się zmienia, zmienia swoje oblicze. Dlaczego tak on po prostu przeprojektowuje swoje funkcjonowanie? Czy on jest w jakiś sposób zaprogramowany do takich zmian? Czy to jest rzecz czysto przypadkowa? Ładnie pan to ujął. To jest taka naturalna konsekwencja. On chce po prostu przetrwać. Więc mutuje i teraz pan redaktor pewnie ma na myśli wariant Delta, tak? Bo ten wariant Delta coraz częściej powoduje zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, ale też powoduje zaburzenia słuchu, też o tym coraz częściej pisze i coraz częściej mówi, czyli ten obraz kliniczny troszeczkę się zmienia. Zobaczymy, co będzie, bo istnieją już kolejne warianty, wiemy już z literatury, że są kolejne. Pytanie, czy one będą równie niebezpieczne jak ten właśnie wariant indyjski. Wariant indyjski oprócz tego, no, to jest dosyć taki zmyślny, bo oprócz zmiennych objawów też jest dużo większa zakaźność, także on jakby odrobił lekcję z rozprzestrzeniania się, także jego transmisja jest bardziej dynamiczna, kilka razy przewyższa tę wersję oryginalną, chińską. Natomiast jaki jest najprostszy sposób, aby uniknąć, zahamować rozprzestrzenianie się infekcji? Tak, żebyśmy mogli w jakiś sposób powiedzieć, że jako ludzie odrobiliśmy lekcję i możemy już dalej spokojnie żyć i czekać na inną jakąś infekcję. Gdyby ta audycja miała miejsce rok temu, to byśmy powiedzieli dystans, dezynfekcja i maseczka, dlatego że czekamy cały czas na szczepionkę. Natomiast w związku z tym, że mamy dostępne szczepienia, to przede wszystkim szczepienia, szczepienia i jeszcze raz szczepienia. Pacjenci, którzy są teraz hospitalizowani, to są pacjenci nieszczepieni. Jak pytamy dlaczego, to nie potrafią znaleźć odpowiedzi, natomiast rozpaczliwie pytają, czy będę żyła, czy przeżyję. Więc może przykład właśnie tych pacjentów, którzy przez to, że z jakichś powodów własnych przekonań, nieuzasadnionych niczym medycznie, się nie zaszczepili, mógłby być takim przykładem też dla innych osób, które się ciągle wahają, a wiemy, że w Polsce ponad połowa populacji jeszcze się waha. Skoro jest taka broń, jest taka
profilaktyka bezpieczna, bo jeżeli widzimy, to praktycznie nie ma żadnych powikłań po tych szczepionkach, to dlaczego z tego nie skorzystać? To jest bardzo, bardzo nierozsądne, a żeby pandemię wygasić, to potrzebna jest odporność populacyjna. I tak jak chociażby w przypadku wirusa odry, gdzie udało się tą odporność populacyjną wygenerować dzięki szczepieniom, a potem znowu zburzyć to poprzez ruchy antyszczepionkowe i poprzez wzrastającą liczbę osób uchylających się od szczepienia, ten wirus na nowo się pojawił. Więc te zasady są identyczne jak w przypadku innych patogenów. Bez szczepienia, bez odporności populacyjnej nie damy rady. Dlaczego szczepienie jest, jaka jest zasada leczenia? Dlaczego szczepionka akurat, co w niej takiego szczególnego jest, że zabezpiecza nasz organizm przed zachorowaniem? To taka ogólna zasada działania szczepień. Podajemy szczepionkę, czyli pozwalamy naszemu organizmowi zetknąć się z tą częścią tego patogenu i ten nasz organizm wytwarza wówczas zarówno przeciwciała, jak i komórki pamięci. Po co to robi? Że jeżeli kolejny raz już się zetknie z tym patogenem ze środowiska, to będzie pamiętał, że już coś takiego było i wtedy te wojska ruszą do akcji i będą bronić naszego organizmu. Więc to jest ogólna zasada działania szczepień i ja nie widzę innej możliwości pokonania pandemii jak szczepienia. No i oczywiście dystans, dezynfekcja, maseczka, to powinno już, to już chyba nawet w sumie weszło nam w krew w większości. Czy przechorowanie też nas w jakiś sposób chroni przed kolejną infekcją? To jest do końca niezbadane. Logiczne wydawałoby się, że tak, natomiast prowadzone są badania w wielu krajach na ten temat, na temat długości utrzymywania się przeciwciał po COVID-zie, na temat odpowiedzi tej komórkowej i tak naprawdę wiele jeszcze nie wiadomo, więc trudno jest to przewidzieć, jak to będzie u tych pacjentów, u tych ozdrowieńców. Są przypadki, że ktoś zachorował 2-3 razy, ale na większą skalę to jeszcze musimy poczekać, zobaczyć po prostu, jak to będzie wyglądało. Na pewno szczepienie ochroni nas przed ciężkim przebiegiem, przed zgonem. No i nie ma innej drogi. Szczepionki, no jakby mamy różnego rodzaju. Czy można w jakiś sposób zalecić? Mamy tutaj szczepionki mRNA, szczepionki wektorowe, jednodawkowe, dwudawkowe. Czy jest jakaś prosta recepta, na którą szczepionkę się skusić? Skoro wszystkie szczepionki zostały dopuszczone na rynek, to myślę, że tutaj nie ma co wymyślać, która, jaka, gdzie. Po prostu wszystkie są dopuszczone, wszystkie są bezpieczne. Niektóre mają ciut większą, niektóre ciut mniejszą skuteczność. Ale tutaj bez szczególnego dylematu, po prostu jaka jest dostępna, warto się zaszczepić, by wygenerować tą odpowiedź. Czy w jakiś inny sposób, jeszcze oprócz oczywiście maseczka, dystansu, dezynfekcja, szczepienie, czy my coś jeszcze możemy sami dla siebie zrobić, aby zapobiec zachorowaniu najbliższych? Czy, nie wiem, tutaj mówi się o zdrowym trybie życia, czy to ma w przypadku infekcji wirusowej, co daje nam jakąś taką szansę? Zdrowy tryb życia jest zawsze bardzo ważny, równie ważny jak zdrowy rozsądek, więc obie te rzeczy są bardzo ważne, nie tylko przy infekcjach koronawirusowych, ale przy każdych innych infekcjach, więc jak najbardziej. Po prostu myślmy o tym ryzyku, miejmy to gdzieś na uwadze przy codziennym zachowaniu. Starajmy się żyć zdrowo, odżywiać się zdrowo, uprawiać sport. Wiem, że to jest proste, żeby powiedzieć, trudniejsze, żeby wykonać, ale takie są wytyczne i to dotyczy nie tylko tej choroby, ale dotyczy też ogólnie zdrowego stylu życia, tak? I wtedy nasza odporność na pewno jest większa i organizm łatwiej sobie radzi ze wszelkimi wrogami. Także nie pozostaje nam nic innego, jak naszych słuchaczy po wysłuchaniu naszej dzisiejszej audycji zaprosić na spacer. Miejmy nadzieję, że
w momencie nagrywania mamy piękną pogodę, natomiast nie wiemy, co wydarzy się za chwilę, więc korzystajmy z uroków tutaj lata, abyśmy mogli spokojnie przeżyć zbliżające się tygodnie, miesiące związane z też zwiększonym ryzykiem chorób zakaźnych. Jeszcze na koniec nie mogę sobie odmówić, żeby nie zadać tego pytania, bo COVID zdominował. Czy inne wirusy, które państwo, choroby wirusowe, mam tutaj na myśli, czy kleszcze w związku z COVID-em wyjechały na wakacje i czy mamy w tym zakresie spokój, czy w klinice chorób zakaźnych państwo tylko z utęsknieniem czekacie na COVID-y, a kleszcze mają wolne? Nie, w ogóle nie czekamy na COVID-y. Cały czas mamy nadzieję, że ludzie się będą szczepić i że tych COVID-ów nie będzie tak dużo. Natomiast rzeczywiście mamy oddział pełen pacjentów z chorobami pokleszczowymi. Niektórzy pacjenci w ucieczce przed COVID-em schowali się w pięknych parkach, czy na końcu naszego województwa, czy pojechali do województwa warmińsko-mazurskiego, gdzie tych kleszczy jest bardzo dużo. Byli niezaszczepieni przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu i przyjechali z kleszczowym zapaleniem mózgu. Więc kleszcze nie śpią, kleszcze działają, i mamy takich pacjentów. Czy kleszcze, czyli jakby kleszczowe zapalenie mózgu i opon mózgowo-rdzeniowym jak najbardziej ma się dobrze? Niestety. Borelioza? Borelioza, anaplazmoza, to jest taka też choroba, którą identyfikujemy od kilku lat w naszej klinice dzięki rozwojowi metod molekularnych, więc jak najbardziej wszystkie te choroby przenoszone przez kleszcze. Tularemia, na przykład był pacjent z tularemią też, więc dzieje się. Dzieje się. Czy niestety. Pani profesor, w imieniu swoim, słuchaczym, jak i prowadzący audycję, bardzo dziękuję za przybycie do naszego studia i podzielenie się bardzo praktyczną wiedzą na temat COVID-a, a też innych chorób wirusowych. Moim i Państwa gościem była pani profesor Anna Moniuszko-Malinowska z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dziękuję pani profesor. Dziękuję bardzo. A ja Państwa zapraszam na kolejną audycję i nie pozostaje nic powiedzieć, jak do usłyszenia. Radio Ortodoksja.